Słuchaj, ludzie listy piszą na Facebooku, żeby zrobić coś z tymi nadajnikami na szkole, bo tu się dzieci uczą i to szkodliwe. Jak tam według twojej technicznej wiedzy, czy to szkodliwe jest, czy też nie? Nie, całkowicie nie według mojej szkolnej wiedzy, no bo tak naprawdę żadna antena nie promieniuje w dół. No to pewnie tak. No, no bo te anteny, które są tutaj za nami, tak. To są na dachu, tak. I one są ustawione, to są takie panele, które mają komunikować się z telefonami wokół nas, osiedle, prawda? No tak, to są anteny sektorowe, one mają kąt propagacji mniej więcej około 120 stopni i one też nie mają takiej idealnej charakterystyki jakby równolegle promieniowania do równolegle do terenu Ziemi, do powierzchni Ziemi, tylko mają taką charakterystykę lekko nachyloną. To się nazywa chyba tilt. Rzucają taki, tak jak lampa rzuca światło uliczne, tak one mają chyba... Taką lekko nachyloną i w pierwszych antenach uzyskiwało się to nachylenie poprzez odpowiedni mechaniczny montaż anteny. W tej chwili już to się również odbywa na drodze elektrycznej, czyli można tym kątem sterować w sposób elektryczny, nie musi to być tylko poprzez montaż mechaniczny. No to powiedz mi, to czyli my tutaj siedząc teraz parę metrów, powiedzmy, że dzieci w szkole samej są bezpieczne, tak? Mhm. A my siedząc to parę metrów, widząc tą antenę, jesteśmy bezpieczni czy nie jesteśmy bezpieczni? Powiem tak, na podstawie tego, co jeszcze sobie sprawdzałem przed naszą rozmową w internecie i patrzyłem, jakie tam są te tabelki tych bezpiecznych odległości, to przy tych mocach, które są stosowane w nadajnikach stacji bazowych, taka odległość jak tutaj, a jesteśmy mniej więcej kilkadziesiąt metrów od anteny, według tych danych jesteśmy całkowicie w strefie bezpiecznej. No bo to są fale radiowe. Tak, trzeba tak, by było tak. Powiedzieć, że fale radiowe to nie jest coś, co tylko antena promieniuje, tylko te fale radiowe są wszędzie. To jest promieniowanie elektromagnetyczne Słońca, bo Słońce emituje fale elektromagnetyczne. Bo co to jest fale elektromagnetyczne z fizyki? To pewnie począwszy od radiowych fal, tak. Czy tam podczerwonych, tak. Aż do fal, ja nie wiem, rentgenowskich. Czy... Wszystko tak naprawdę, ultradźwięki, nie. Przepraszam, nie ultradźwięki, ultrafiolet. Ultrafiolet, podczerwień, i dalej, światło widzialne, poza ultrafioletem, fale radiowe, fale telewizyjne, rentgeny, promieniowanie gamma, beta, tak. To wszystko jest falą elektromagnetyczną. Tak naprawdę. No to czyli niebezpieczeństwo polega pewnie tak jak wszystko, jak można się otruć wodą, jak za dużo wody wypijesz, to się otrujesz. Tak. Czyli jeśli chodzi o fale elektromagnetyczne, to pewnie, no nie pewnie, tylko na pewno różnicę robi to, jak, z jaką częstotliwością i z jaką mocą nadajemy. Dokładnie tak. Właśnie te dwie rzeczy, o których powiedziałeś, te dwa parametry właśnie decydują o tym, czy coś jest dla nas szkodliwe, czy nie. Mhm. Tutaj jeszcze jakby tutaj fizyka czy natura jest jakby naszym sprzymierzeńcem, bo zauważ, że teraz jakby zaczyna się stosować i korzystać z coraz wyższych częstotliwości i tutaj przychodzi nam z pomocą w cudzysłowie to, że wraz ze wzrostem częstotliwości wzrasta nam tłumienie ośrodka. Czyli ta fala się tak nie przebija, tylko ona się... No, jest silnie tłumiona. Hamuje się. Tak. Czyli rozumiem, że im, że tak powiem, mniejsza fala, to ją zaczyna tłumić skóra, bo te długie fale potrafią się przebić przez ściany, tak? A te, im krótsza fala, tym bardziej jest tłumiona. Znaczy ja bym to nazwał troszkę inaczej, no. Bo te fale o niższej częstotliwości, czyli o dłuższej długości fali, one mają jakby możliwość takiej dyfrakcji, takiego ugięcia się tej fali. Natomiast w przypadku fal właśnie takich metrowych, decymetrowych, czyli takie jak mam na przykład UKF w radiu, czy fale telewizyjne, czy te jeszcze wyższe, no to tam prędzej ta fala się odbije od przeszkody niż ugnie. Rozumiesz? Czyli mamy prędzej odbicie tego sygnału niż jej jakby ugięcie. No i przenikanie też jest chyba. A jak jest z przenikaniem? Fale długie przenikają lepiej, czy krótkie przenikają lepiej? Dobre pytanie. Tu akurat tej wiedzy sobie nie odświeżyłem. No. Tutaj nie chciałbym źle powiedzieć, ale tak mogę zaobserwować, że na przykład czasami było tak, że na przykład fale długie, które teoretycznie są wszędzie odbierane,
nawet w kotlinie, gdzie mamy problem z odbiorem fal ultrakrótkich z telefonami komórkowymi. Fala długa na ogół jest do odebrania, bo tak mówię, ona się ugnie i do tej kotliny, mówiąc kolokwialnie, wejdzie. Natomiast... Czy to ugięcie, czy przenikanie? No nie. Teraz mówimy o ugięciu. Aha. Natomiast ja kiedyś zaobserwowałem taki przypadek, że na przykład miałem problem z włączeniem, a to było dawno temu, z włączeniem radia na fali długiej, pierwszy program polskiego radia, w szpitalu Rydygiela. Nie chciał w ogóle złapać tej stacji. I teraz pytanie. A tam wysoko jest. Raz, że wysoko, tylko teraz pytanie, czy to była kwestia jakiegoś silnego ekranowania tego budynku, nie? No, może. A może też coś przeszkadzało. Może coś przeszkadzało. Ale dobra, wróćmy do tych fal. Tutaj, nie wiem, czy wiemy, jakie są tutaj częstotliwości? Można to sprawdzić. Można to sprawdzić. Ale powiedzmy, że zamykamy się tutaj. No i myślę, że to będzie. Nie, to będzie na pewno mniej, bo wiesz, to są telefony normalne komórkowe, czyli no. Tu masz do wyboru pasmo. Ale ja już mówię o sieci 5G, bo tam częstotliwości chyba. No to tam jeszcze. Tak, ale to też jeszcze. To mogą być częstotliwości rzędu 1,8, 2,1 GHz. To może być około 850-900 MHz. Czy ja to jestem w stanie sprawdzić? W tych granicach. Według strony btssearch.pl na szkole podstawowej numer 52 znajdują się stacje bazowe czterech operatorów telekomunikacyjnych. Firmy Play, Plus, Orange i Aero2. Play ma zezwolenie do końca lipca 2023 roku. Nadajniki w standardzie GSM, czyli drugiej generacji, pracują w paśmie 900 i 1800 MHz. Nadajniki standardu UMTS, czyli trzeciej generacji, pracują w paśmie 900 i 2100 MHz. Nadajniki standardu LTE, czyli czwartej generacji, pracują w paśmie 800, 1800, 2100 i 2600 MHz. Firma Plus ma zezwolenie do końca grudnia 2099 roku. Nadajniki standardu UMTS, a więc trzeciej generacji, pracują w paśmie 2100 MHz. Nadajniki standardu LTE czwartej generacji pracują w paśmie 1800 MHz. I tutaj pojawiają się nadajniki standardu 5G pracujące w paśmie 2600 MHz. Firma Aero2 zezwolenie do końca grudnia 2099 roku, a więc tak samo jak firma Plus, posiada nadajniki standardu 5G, pracujące również w paśmie 2600 MHz. Firma Orange posiada zezwolenie do 30 kwietnia 2023 roku. Nadajniki standardu GSM, a więc drugiej generacji, pracują w paśmie 900 i 1800 MHz. Nadajniki standardu UMTS, a więc trzeciej generacji, pracują w paśmie 900 i 2100 MHz. Nadajniki standardu LTE, a więc czwartej generacji, pracują w paśmie 800, 900, 1800, 2100 i 2600 MHz. Nadajniki standardu 5G pracują w paśmie 2100 MHz. Słuchaj, nie, tak na szybko sprawdzając, tutaj mi internet podpowiada 24 GHz. Ale to nie do. Ale to nie na. Ale to jakieś radiolinie prędzej. Radiolinie. To pewnie nie do telefonów. Nie sądzę, żeby to było do telefonów takie częstotliwości. Zauważ, teraz uwalniali te telewizyjne kanały. To też jakby wymusiło to przejście na ten system T2, no nie? Zauważ, że były te zmiany w tych kanałach telewizyjnych. Również i po to, aby uwolnić te częstotliwości dla sieci komórkowych. Czekaj, bo tutaj z kolei inny portal pokazuje 3250 MHz. No i to już jest bliższe prawdy. To mamy 3,2, tak? 3, no. Ile tam jest, mówisz? Nie, 3250 MHz, no to 3... Tak, 3 z hakiem gigaherca. No to już bliżej prawdy. Tak, to już bliżej prawdy. A kuchenka mikrofalowa? 2,4 GHz. Czyli tu mamy wyższą częstotliwość. W telefonie komórkowym niż w kuchence mikrofonowej. No jeżeli by zastosowano częstotliwość powyżej 3 GHz, to nieznacznie tak. Ja tu pomędrkuję, ale kuchenka mikrofalowa działa trochę na innej zasadzie. Ona powoduje, to nie jest promieniowanie jonizujące, tylko to jest zmienna częstotliwość, która powoduje zmienianie się układu cząsteczki wody. I poprzez ruch tej cząsteczki wody ciągły, bo tam w mikrofali te fale zmieniają swój kierunek,
z jakąś częstotliwością i przez ruch tej cząsteczki wody, która się polaryzuje zgodnie z tymi ruchami mikrofal, ruszająca się cząsteczka nagrzewa wszystko wokół niej. Po prostu tarcie. Tarcie. Jest bardzo duże tarcie i to powoduje wzrost tej temperatury z bardzo dużą częstotliwością, nie? Więc, ale tutaj trochę mylimy pojęcia, bo kuchenka mikrofalowa jest piecem. To jest piec. Tak, i ona działa z mocą. I ona ma grzać, tak. A telefon nie ma grzać. Telefon ma przekazywać informacje. Tak, no i tam jest moc, powiedzmy, 700 W, a tu mamy moc ile? To też jeszcze zależy, o jakiej mocy mówimy, bo to może być moc, te 700 W to może być moc elektryczna, pobierana, no. Ale to też może być moc tych mikrofal. Więc tu trzeba by sprawdzić w dokumentacji technicznej urządzenia, o jakiej mocy mówimy. No wiem, no ale jak... To jest tak z odkurzaczem. Wiem, ale załóżmy, że kuchenka pobiera tyle, ile ma na tablicy znamionowej, czyli tam 700 W pobiera, no to powiedzmy, że to jest kilkaset albo, no nie wiem, kilkaset albo kilkanaście... Jeżeli masz na tablicy znamionowej 700 W, to znaczy, że ona tyle pobiera z sieci elektrycznej, to jest moc elektryczna wtedy tego... No wiem, no ale nie wypromieniuje więcej niż pobiera. Ale nie jesteś w stanie, dokładnie, nie jesteś w stanie tyle oddać o tej samej mocy mikrofal, bo zawsze masz jakieś straty. Ale załóżmy, że to jest około, niech to będzie 600 W. No. Niech to będzie 600 W. No a tutaj z tych nadajników za nami, to może ile być? 5 W? Nie, z tego co ja patrzyłem, to w tych nadajnikach GSM-owych jeszcze to mogły tam być moce rzędu kilkudziesięciu watów. No. A ja podejrzewam, że w sieciach tych trzeciej, czwartej generacji, piątej, te moce będą coraz mniejsze. Dlaczego? Bo mamy coraz więcej abonentów, tak? Więc żeby nam ta komórka się nie zatkała, to ona musi być coraz mniejsza. A żeby była coraz mniejsza, to potrzebujemy coraz mniejszej mocy nadawczej, tak? No ale te komórki mają większe pojemności, bardzo, ze względu na specyfikę swoją. Ja bardzo ładnie tutaj pokażę to, ten rysunek oparty na materiałach firmy chyba Motorola, jeśli dobrze widzę. Są pionierami. Pokażemy potem zrzut robisz. Do kamery. Dobra. No i tu jest na przykład pokazane są trzy jakby rysunki, okres pierwszy, okres drugi, okres trzeci. I mamy w okresie pierwszym 380 kanałów, co 25 kHz, efektywnych kanałów mamy 456. Czyli wykorzystanie terenowe mamy w stosunku do sumarycznej liczby dysponentów kanałów, przepraszam, do sumarycznej liczby dysponowanych kanałów mamy mniej więcej 1-2, liczba abonentów jest 11 tysięcy. Aha, czyli ale to jest... Ten okres pierwszy, tutaj zauważ, że w okresie pierwszym mamy najbardziej... Okej, czyli do takiej komórki. Do takiej komórki, jak tutaj, to jest około 11 tysięcy abonentów może się zalogować, tak? A to zależy. To rozumiem? Nie, to może być nawet 188 tysięcy. To wszystko zależy od tego, jaki jest promień komórki. Im mniejsza komórka, tym więcej abonentów to my tutaj obsłużyć. W osiedlu Dywizjonu 303 nie mamy 178 tysięcy abonentów. Czy to wszystko zależy od tego... To już przerasta w takim razie. Ale Marek, to wszystko zależy od tego, jaki jest promień komórki. Aha. Ile przewidział, jaki zasięg dla tej komórki przewidział operator, tak? On to może sobie zmienić przez zmianę, przez modulację mocy nadawczej. No, załóżmy, że te komórki się nie zachodzą. Mamy jedną tu, jedną mamy tam przy osiedlu... Kościuszkowskim, dobrze mówię? Nie, na końcu Dywizjonu 303, tam gdzie jest ten kolorowy blok. Tak, tylko też pytanie kolejną wtedy... komórkę mamy na akademikach AWF-u, tutaj mamy na akademikach Politechniki. Tak, tylko to też pytanie wtedy, czy te stacje bazowe mają tych samych operatorów, czy się różnią, nie? Aha. No bo to też możesz mieć, nie? Mamy w tej chwili czterech operatorów. No ale operatorom pewnie zależy na tym, żeby tych komórek było w miarę dużo, żeby oni pokrywali cały teren, te przeszkody terenowe, jednak drzewa czy bloki to przeszkadzają, prawda? No tak, jeżeli dlatego... Jeżeli te komórki są rozsiane częściej, one mogą nadawać z mniejszą mocą, a powiedzmy mają nadmiar tych abonentów, ale sięgają gdzieś tam na parter do bloku. Dokładnie, dokładnie tak. Mamy jakby lepszą obsługę wtedy wnętrza lokali, wnętrza mieszkań, pomieszczeń. Po drugie, mniejsza moc jakby użyteczna, to również masz mniejszą moc zakłóceń. No tak. Bo trzeba też powiedzieć,
To też Państwu za chwilę pokażemy na przykładzie tego rysunku. Nie wiem, czy dobrze widać, ale i tutaj możemy ładnie zaobserwować, że promień zasięgu użytecznego jest mniej niż połowę zasięgu zakłóceń. Czyli tak naprawdę zasięg zakłócający danego nadajnika jest ponad dwa razy większy niż jego zasięg użyteczny. No wiem, czyli na przykład to jest niewskazane. Zwiększając moc nadajnika, też zwiększamy zakłócenie. Tak. No, okay. I zatykamy sobie tą sieć, bo tu zobacz, następny masz rysunek, siatka częstotliwości. Tu jest przykład siatki częstotliwości o 7 węzłach, czyli o 7 powtarzających się częstotliwościach. No i zobacz, co się dzieje. Masz pokazany jakby ten zasięg komórki, czyli ten zasięg użyteczny, to jest ten promień R duże. I masz pokazany zasięg, tą odległość D między dwoma stacjami, która minimalna musi być, aby można było ten sam kanał zastosować. Nie wiem, to już przerastam. Mnie, a pewnie odległość współkanałowa. Niektórych słuchających. Ale to obrazuje, nie? Pewne rzeczy. Wiem, ale to powiedz mi z tą szkodliwością. Bo tutaj ludzie przychodzą i mówią, że to jest szkodliwe dla tych dzieci, albo dla tych dzieci, które tutaj się bawią na tym placu zabaw. A doszliśmy do wniosku przed chwilą, że to wszystko zależy od mocy i od częstotliwości. Tak. Czyli powiedzmy, fala elektromagnetyczna, począwszy od powiedzmy podczerwieni, potem jest światło widzialne, tak. Potem jest ultrafiolet, dalej mamy tam chyba promienie rentgenowskie, i dalej. Czyli powiedzmy od ultrafioletu to są promieniowanie elektromagnetyczne, które ma zdolności jonizujące. Czyli to są zdolności, które potrafią zmienić wiązania komórkowe w ciele, czy tam zmienić jakieś procesy chemiczne. No ale to jest daleko, to jest poza ultrafioletem, tak? Mhm. A my tutaj mamy no tak, zdecydowanie ale niżej, my tu pracujemy na radiowych częstotliwościach, które są w dolnej części. Pracujemy tutaj tak naprawdę na falach, jeżeli to mamy te około 2 GHz, tak, no. To mamy już nie fale decymetrowe, tylko tam fale, nie pomylę się, chyba jak powiem, centymetrowe. Tak na szybko tego nie potrafię w głowie przeliczyć, ale tak. I wtedy przy tych mocach, które są stosowane, no to te moce jakby nie są szkodliwe. Ja myślę, że tutaj jeszcze trochę uzupełnię, bo ja myślę, że te obawy pojawiły się z tego, że myśmy w Polsce wcześniej mieli dopuszczalną jakby tą gęstość mocy promieniowania na poziomie 0,1 W na metr kwadratowy, tak? I na początku 2020 roku, tak, czyli dwa lata temu, do tych norm unijnych żeśmy się dostosowali. Myśmy podnieśli te dopuszczalne moce do 10 W na metr kwadratowy, co i tak jest wartością bezpieczną, jak mówią tutaj specjaliści. Natomiast odwrotna sytuacja była na przykład w Stanach Zjednoczonych. To mają większe, tak? No bo w Stanach Zjednoczonych na przykład pierwsza taka norma, o której ja czytałem z lat 50. chyba ubiegłego wieku, to było, jeśli dobrze pamiętam, 200 watów na metr kwadratowy i oni schodzili niżej. Czyli oni jakby gorzej to potraktowali, bo od mniej bezpiecznych warunków schodzili na bezpieczne. A myśmy od hiperbezpiecznych schodzili na warunki bezpieczne. Czyli jakby to, co myśmy tu w Polsce stosowali w Europie, moim zdaniem było dużo lepszym podejściem do zagadnienia. No rozumiem, ale wracam do tych fal jonizujących. Czyli mamy taką barierę, czyli te fale, które są powyżej ultrafioletu, możemy potraktować jako niebezpieczne, a te, które są poniżej, to one nie mają zdolności jonizujących i to są fale bezpieczne. Czyli te, które są w telefonii komórkowej, są chyba jeszcze w dolnym, w tym paśmie radiowym, czyli można powiedzieć, od tej granicy bezpieczne, niebezpieczne są rzędu setek razy niżej, aniżeli te fale, które powodują jonizowanie, czyli wpływają na chemię. Musielibyśmy sobie porównać, Marku, częstotliwość albo długość fali. Lepiej długość. W przypadku ultrafioletu czy podczerwieni operujemy na długości podawanej w nanometrach, nie? I teraz trzeba by sobie porównać długość fali
jednej i długością fali drugiej. No to to sprawdzimy jeszcze i wtedy byśmy wiedzieli, jak po której stronie jesteśmy. Tak, jak daleko jesteśmy od tej bariery jonizowania. Nie? Jak bomba atomowa wybucha, jesteśmy teraz pewnie grubo zainteresowani. Ja bym się nie zagłębiał w te tematy właśnie takie fizyko-chemiczne, takie bardzo jakby zaawansowane. Nie, ja wiem, ale to jest istotne, to jest istotne, bo dlatego, że to mi się wydaje istotne, dlatego, że no, operujemy częstotliwościami, które są poniżej, zdecydowanie daleko poniżej tej bariery niebezpiecznej. Może, jest, od wielu lat jest prowadzone... No i z mocami poniżej. I z mocami poniżej. Doszliśmy do wniosku, że promieniowanie tego nadajnika jest bezpieczne. No to praktycznie nie ma niebezpieczeństwa. Ja się zastanawiałem tutaj, idąc nad tym, co może być niebezpieczne. Niebezpieczne w sumie to może być to, że to będzie technologia 5G. Ja miałem sobie zrobić taką czapeczkę foliową, bo to są wyższe częstotliwości. Ale dobra, też doszliśmy do wniosku, że to są częstotliwości, które i tak są w zakresach daleko, daleko od tych fal jonizujących. Ale się poczekaj, do końca tylko jakie niebezpieczeństwo jest. No. Niebezpieczeństwo jest takie, że te sieci są o wiele bardziej przepustowe. Czyli teraz można powiedzieć, wielki brat, sztuczna inteligencja, będzie miała o wiele większe możliwości. Sieć 5G, która... Ale to nie jest jakby zagrożenie bezpieczeństwa ludzkiego, zdrowia zdrowotnego. I życia. No. To nie w tą stronę idziemy, jakby naszym tematem dzisiaj rozmowy jest bezpieczeństwo, no tak? I tutaj, jeżeli mamy zapewnić dostęp do coraz większej ilości abonentów, a zwróćmy uwagę, że sieci 4G już się zatykają, bo sam na pewno wielokrotnie miałeś taką sytuację, że telefon ci nie zadzwonił, a przyszedł SMS, że ktoś do ciebie dzwonił, albo że wręcz na ekranie wyświetlacza widziałeś komunikat, sieć zajęta. To jest już właśnie są objawy tego, że ta sieć się po prostu przytyka. Tak. Nie no, jest coraz... Jest no coraz... i teraz, żeby to jakby usprawnić, no to znowu idziemy w stronę mniejszych komórek. Tak. Czyli zmniejszamy promień zasięgu komórki. Jeżeli zmniejszamy, to automatycznie moce użyteczne są mniejsze. Tak. Więc znowu jest to bardziej bezpieczne. Czyli powiedzmy, jak w latach 80. wchodziła telefonia, czy tam 79., wchodziła telefonia, to były sieci 450 MHz, jeszcze analogowe, tak. To tych nadajników było mało. Tak, i one na dużych obszarach pracowały. I z większymi mocami. No, na pewno. Powiedzmy, że ta technologia co kilka lat się rozwija i mamy taką sytuację, że powiedzmy tam co 10 lat. Potem weszła, najpierw była sieć 1G, w tych latach 80, początek 80, 70, koniec 70. Tak, sieci analogowe. Generalnie wszystkie sieci analogowe są sieciami pierwszej generacji. I w Polsce i w Europie to były głównie sieci oparte o standard NMT. W Polsce mieliśmy standard NMT 450i, czyli Centetel. Tak, i potem w latach już początku 80 weszła 2G i ona na przykład umożliwiła coś takiego, do czego dzisiaj korzystamy, nie jesteśmy w stanie z tego odzwyczaić, SMS-y. Weszły tak, SMS-y. Tak, weszły. Nie od razu, ale po jakimś czasie weszły i przede wszystkim to był taki przełom, że to była pierwsza sieć cyfrowa. O, no właśnie. Bo tu już wprowadzono cyfryzację, bo telefonia drugiej generacji, system GSM-owy już był systemem cyfrowym. Czyli bo ludzie narzekają, nie chcemy mieć nadajników koło siebie, nie chcemy mieć takich rzeczy, a wszyscy korzystają z tych SMS-ów. Dokładnie. I z telefonów. I z telefonów. A bez tych telefonów, a potem... bez tych stacji bazowych nie masz możliwości korzystania z telefonu, więc trzeba sobie zadać pytanie, co chcemy. Wyrzeczenia jakie. Coś kosztem czegoś, tak? Znaczy ja bym nie powiedział, że coś kosztem czego, bo generalnie jeżeli to jest dobrze zaprojektowane, dobrze dobrane, to jest bezpieczne. To jest bezpieczne. Więc tutaj nie ma kwestii wyrzeczenia. No i dobra, czekaj, bo jak tak w czasie się posuwamy, no to powiedzmy parę lat później wchodzi sieć 3G. Tak, wchodzą systemy... I co mamy dzięki temu? Zaczynamy mieć internet w telefonie. Tak, bo... No to permitywne jest jeszcze. Tak, bo weźmy bo tak naprawdę w sieci już GSM-owej pod koniec już... Pojawiła się transmisja danych, pojawił się system GPRS, czyli ta transmisja pakietowa, ale ona była tam na poziomie, nie pamiętam, 300 kilobitów w tych granicach. Potem pojawiła się taka nowa odmiana, to się nazywało 2,5G, czyli system eGPRS. Tam zastosowano troszeczkę inny
sposób modulacji sygnału, dzięki czemu uzyskano wzrost przepływności tego kanału transmisyjnego o 3 razy. Czyli transmisja mogła być nie tam 300 na przykład kilobitów, tylko 900, nie? Ale tak naprawdę, jak słusznie zauważyłeś, dopiero pojawienie się sieci 3G i tych systemów HSDPA. Nie, ale to jest 4. Tak, HSDPA, standardu HSDPA, czyli High Speed Data Packet Access, to się chyba nazywało, umożliwiło tą transmisję w okolicy 2 megabitów, czyli takiego standardowego łącza, nie? No i dobra, i potem wchodzi 4G i mamy już w miarę szybki internet, mamy telefony ze sobą, jesteśmy w stanie wszystko sprawdzić. To jest... Tak, w teorii do 100 megabitów, ale w praktyce tak chyba nie ma. No. 4G. Ale, bo tam jest chyba prędkość, jeszcze opóźnienie, czyli... Tak, tam jest ten czas propagacji. I w tych sieciach naszych obecnych 3G, 4G, to mamy tam na poziomie około 20 kilku milisekund. I to jest jeszcze za dużo, żeby można było robić na przykład jakieś pojazdy autonomiczne, tak. Bo tam jest wymagany ten czas propagacji informacji na poziomie kilku milisekund, nie? I to nam właśnie ma zapewnić sieć 5G. A znowu... Słyszałem, jedna milisekunda nawet. Na przykład. A znowu, żeby uzyskać taką część, no to co musimy mieć? No bo fizyki nie przeskoczymy, czyli co musimy mieć? No nie wiem. Bardzo blisko nadajnik do urządzenia. Aha, no tak. Czyli znowu musimy zjechać w dół z zasięgami komórek, z zasięgami stacji bazowych. Czyli znowu musimy jeszcze bardziej obniżyć moce nadawcze. No tak. No bo inaczej nie uzyskasz tych 3-4 milisekund, tak? Dobra, no i wchodzi nam ta sieć 5G. Czyli dzięki sieci 5G mamy wzrost transferów, wzrost opóźnień, czyli... No spadek opóźnień. Spadek opóźnień, aha, spadek. Dobrze, że kontrolujesz. Spadek opóźnień, czyli co? Dzięki temu na przykład, że mamy sieć 5G, teraz tak wszyscy mówią, że można przeprowadzić na bieżąco zdalnie operacje, tak? Mamy lekarzy niewykwalifikowanych, po drugiej stronie, albo nie, mamy roboty, mamy urządzenia. Takie operacje to już chyba do tej pory były robione, tylko przy użyciu innych łączy dedykowanych. No pewnie stacjonarnych takich. Przy użyciu dedykowanych jakichś łączy, nie? Na pewno się to jest możliwe, natomiast czy są lekarze niekwalifikowani przy takich operacjach? No, słuchaj, no, byłbym ostrożny z takimi tezami. No to może masz rację, ale... No to teraz mieliśmy przecież pandemię, lekarze wykonywali zdalnie porady lekarskie, no to myślę, że no tak, w przyszłości... Ale sami lekarze twierdzili, że to nie tak powinno wyglądać. No nie tak, no ale... No bo jak jesteś w stanie zdiagnozować go na... Tak samo jak nie jesteś w stanie odległość naprawić urządzenia, tak samo nie jesteś w stanie zdiagnozować i wyleczyć pacjenta. No ale teraz powiedzmy, jak przy sieci 5G, która nie będzie miała żadnych opóźnień, transfery niesamowite, to lekarz będzie mógł, powiedzmy, za pomocą robota zdalnie, może nie zdalnie, ale na przykład endoskopowo, nie będąc w sali operacyjnej, kontrolować operację, widzieć, co się dzieje na bieżąco w tej operacji. Kontrolować na pewno i sterować w sumie de facto też, bo jeżeli ten czas propagacji tego pakietu, tej informacji będzie te 3-4 milisekundy, mówią, że jedna nawet. To jest to wystarczające, żeby on nie spóźnił się tej reakcji, nie? Tak. Czyli widzi i od razu... Tylko to by musiały być jakieś takie mechanizmy, które by zabezpieczały przed jakąś utratą komunikacji, nie? Żeby nie został na przykład ruch, nie? No tak. No bo to już by mogło doprowadzić do nieodwracalnych skutków. No tak. No ale powiedziałeś na przykład o samochodach autonomicznych. Bo teraz rozumiem, samochody autonomiczne musiałyby mieć niesamowite moce obliczeniowe, żeby przewidzieć wszystkie sytuacje, że na przykład zza samochodu albo z pomiędzy samochodów wychodzi ci dziecko. W tym czasie samochód, który jedzie, musi rozpoznać, ten komputer, który steruje samochodem autonomicznym, musi rozpoznać, że to wychodzi dziecko, a nie na przykład, nie wiem, jakiś cień. Troszkę odbiliśmy od tematu, ale po co 5G? No to tutaj głównym jakby tym tematem jest właśnie ten czas propagacji. Czyli te milisekundy, to jest nam potrzebne do sterowania dobrego. Natomiast takie rozwiązanie, o których ty mówisz, to już teraz się stosuje, bo przecież zwróć uwagę, że już teraz w tych najnowszych samochodach są montowane kamery, są montowane różne czujniki radarowe.
A wiesz co? Tak sobie myślę teraz, że to jest to 5G, to jest jednak zagrożenie. Dlaczego? No, już ci pokazuję taką sytuację. Mówisz o wielkim bracie, w tą stronę, jak rozumiem. Też, ale zauważ, co się dzieje teraz na wojnie na Ukrainie. No. Dużą rolę przejęły drony. No tak. I załóżmy, że to jest na razie sterowanie ręczne, czyli ten operator drona musi być w zasięgu gdzieś tego drona, radiowo się komunikować. Albo przez satelitę. Bo przez satelitę też już można. To, nie wiem, czy te opóźnienia, które są. A mamy sieć 5G, która ma opóźnienia typu 1 milisekunda. Tak. I dałoby się to zrobić. I wyobraź sobie, że masz włamanie do sieci komórkowej i ktoś, kto jest kilkadziesiąt kilometrów od celu, podnosi drony i jest za pomocą sieci 5G w stanie tym rojem dronów kierować i w sposób atakować jakieś cele. Tak, jest to możliwe. No. Ale przez satelitę też jest to możliwe, bo są sieci przecież telefonii komórkowej, satelitarnej i one mają specjalnie zaprojektowane satelity, które krążą na niskich orbitach. No. Właśnie po to, żeby uzyskać te stosunkowo niskie czasy Mówię propagacji. O tych Starlinkach Elona. No, nie wiem, czy to akurat Starlinki, ale są te satelity, które obsługują właśnie satelitarne telefony komórkowe i one muszą bardzo nisko. Elon. Na internecie piszą Leon. Leon muszą, one muszą na niskiej orbicie być, ponieważ właśnie tu jest ten czas propagacji ważny. Natomiast tam bardzo dużym problemem jest tak zwany problem handover, czyli takiego szybkiego przełączania się między satelitami. No dobra, ale bo one bardzo krótko jakby są w Twoim zasięgu. Wiem, ale poniżej minuty nawet. Ten nadajnik, który nas jest blisko. Załóżmy, że satelita, który jest daleko, bo to jest tak, jeden bit informacji musi dolecieć do satelity i wrócić do nadawcy potwierdzenie, albo no tak jak w komunikacji. Komunikacja zwrotna musi być w obie strony. Czyli to jest można powiedzieć, no, z prędkością światła porusza się, może z prędkością zbliżoną, światła, tak? No bo fala radiowa się porusza z prędkością. No dobra, niby bardzo szybko. Do prędkości światła. Okej, niby bardzo szybko, ale przy tak dużej ilości bitów, które muszą się przedostać, to jednak to opóźnienie jest. No jak my się komunikujemy z serwerem, który jest w Polsce, na przykład na komputerze coś robiąc, jest to szybciej, aniżeli komunikując się z serwerem w Stanach czy w Chinach. No tak. Jest różnica zdecydowanie. No, czyli na przykład do komunikacji z dronami, które mają kogoś zaatakować, to w sieć 5G jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, aniżeli sieć satelitarna. Czyli ta sieć 5G mają rację, że się ludzie jej boją. Ale to teraz bardzo selektywnie tak mówisz. Ale no. Ja myślę, że to też dałoby się pewnie zastosować jakieś mechanizmy zabezpieczające, ale to z drugiej strony, wiesz, na wszystkie zabezpieczenia są antyzabezpieczenia, więc pewnie mogliby zastosować jakieś połączenia tunelowe, nie? Które by to omijały. Przecież do tej pory też stosują przy jakichś atakach hakerskich, tak? Że potem nie wiadomo, gdzie gościa szukać. No, czyli popatrz, ta sztuczna inteligencja też, znaczy nie sztuczna inteligencja, tylko mówię, że sieć 5G wspomoże sztuczną inteligencję, wspomoże no, dużo, dużo takich rzeczy, których można się bać, ale nie z punktu widzenia radiacji. Nie z punktu widzenia zdrowia i życia, ale bardziej z punktu widzenia takiego, że tak powiem, społecznego zagrożenia, psychicznego zagrożenia. Ja raczej bym tu szedł w te kierunki chyba. No to ludzie od wieków są zagrożeniem dla siebie. Myślę, że to się... No, tak jak nóż, nie? Nożem można kroić chleb, a można zabić kogoś. Albo skaleczyć, to prawda. To wszystko zależy od tego, do czego to zastosujemy. No właśnie. Mamy coraz większe możliwości. Myślę, że sieć G oby jednak służyła naszemu rozwojowi, a nie samozagładzie. Tak. I mam nadzieję, że ta nasza rozmowa przybliży naszym widzom to, że przekona naszych widzów, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Także na pewno się nie ma co obawiać tego, że te nadajniki promieniują. Na pewno nie w dół. A już na pewno nie w dół. Znaczy no w dół, tylko że to jest promieniowanie małe, ono wszędzie występuje. Jak uderza piorun, to nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę z tego, że piorun jak uderza, to on praktycznie emituje promieniowanie elektromagnetyczne we wszystkich częstotliwościach. To jest
To jest niesamowite. Słońce, samo słońce, które też promieniuje, przecież to są na słońcu odbywa się cały czas reakcja termojądrowa, czy może to nie jest termojądrowa, tylko syntezy jądrowej, która emituje fale na każdej częstotliwości, w każdym spektrum. Dociera to do nas oczywiście częściowo przez tą warstwę ozonową, jest to eliminowane, no ale jest. No ale akurat jakoś tak na takie przekazy, takie nasze radiowe, raczej to chyba nie wpływa specjalnie. To chyba z tego co pamiętam, na krótkich falach się to objawiało. Tak, ale nie mi chodzi o zakłócenia, tylko mnie chodzi o to, że to promieniowanie jest wszędzie wokół nas. My tutaj... No wokół przewodu z prądem przecież masz. Właśnie. Każdy twój przewód, który masz w ścianie, w gniazdku, gdzie płynie prąd, to wraz ze wzrostem natężenia tego prądu rośnie ci poziom, natężenie pola magnetycznego, tak? No bo poziom, no natężenie pola elektrycznego masz konstans, tak? Jest stałe, no bo to jest w funkcji napięcia. Natomiast pole magnetyczne jest w funkcji natężenia prądu, czyli im większy prąd płynie, im więcej amper płynie, tym to natężenie pola magnetycznego jest wyższe. No a mamy przeważnie smartfona teraz ładujemy przy łóżku, leży. No tam są bardzo małe prądy, tam zero nic. No ile tam ładujesz? Około, no nie, teraz faktycznie są większe te prądy, kilku amperami już możemy ładować. No ale to jest powiedzmy niewiele. To gorsze jest chyba jak przyłożymy taki telefon do ucha, bo wtedy jesteśmy, ale to i tak jest nic w porównaniu, znaczy to co tu za nami jest, no, ale jest nic w porównaniu jedyny, do tego co... Jedynym minusem, jak przyłożysz telefon do ucha i będziesz długo rozmawiał, na przykład 15, 20, 30 minut, to odczujesz, że jest ci ciepło w głowę albo w ucho. I to jest jedyne tak naprawdę no, ale to nie naukowo... A nie z powodu fal elektromagnetycznych, tylko z powodu nagrzewania się urządzenia, które pracuje, tam energię pobiera z baterii. No już słyszałem procesor. Różne teorie słyszałem. Tak? Jedna, i one się wzajemnie nie wykluczają, także obie mogą być prawdziwe. No, ale procesor w komputerze musi mieć wiatrak. No bo nagrzewa ale się. W telefonie nie masz wiatraka. No nie ma wiatraka. Ty masz to konwekcyjnie. No w związku z tym obudowa musi odpromieniować. Radiator jakiś to prawda. No to jak odbudowa odpromieniowuje, a ja przykładam to do ucha, no to mi się nagrzewa ucho. No teoretycznie tak. Gdzieś tam było chyba, że częstotliwość około 2 GHz musiałaby być na poziomie co najmniej 4 W, żeby przez godzinę podnieść temperaturę o 1 stopień ciała. Może i tak jest. Akurat nie znam tego opracowania, więc... No, ale gdzie, nie, ja też nie, na 100% nie powiem coś tutaj mylić, no ale ten telefon, który mamy, no to jest, nie wiem, 500 miliwatt? Tu jest tak zredukowana już ta moc nadawcza, dlatego że to masz, trzymasz przy ciele ten telefon, więc te moce nadawcze są bardzo zredukowane. Tak samo jak w przypadku Bluetootha. No tak, Bluetooth akurat, który masz na uchu, ten interfejs też jest właśnie przez to, że Bluetooth jest taką siecią PAN, czyli Personal Area Network, czyli siecią osobistą, gdzie te urządzenia są blisko przy ciele, te moce też są bardzo zredukowane. Zauważ, że tam są moce podawane w miliwatach. To są bardzo małe moce. Właśnie z tego powodu, żeby nic się nie działo, nie? A ciekawostka jeszcze, tutaj wrzucę wodę na młyn tym, którzy są przeciwnikami, że jest ustawa, która pozwoli coś na zasadzie ZRID-u montować nadajniki. Teraz się zmieniło prawo, że nie trzeba będzie uzyskać pozwolenia właściciela budynku. Naprawdę? Czyli, tak. Coś na zasadzie ZRID-u, czyli operator telefonii komórkowej przeprowadzi procedurę, która zmusi właściciela, na przykład gminę, do tego, żeby na budynku postawić wieżę komórkową. No dobra, ale co, to on sobie będzie tak za darmo tamten ten maszt miał? Nie, no oczywiście, że nie za darmo. Będą stawki rynkowe. To... Czy generalnie ci, co mają te anteny na dachach, to sobie raczej chwalą, bo to całkiem dobry grosz jest za to. No tak.
Parę tysięcy, paręnaście tysięcy w zależności od negocjacji wpada co miesiąc, na przykład w szkole. Nie wiem ile, bo tych danych nie posiadam, ale myślę, że nie jeden z nas by przytulił takie pieniądze. Tak, no przecież znane są przypadki, że gdzieś tam na wsi w Rajbrocie nie było telefonii komórkowej, ale jeden z gospodarzy kupił pole, taki bardziej nowoczesny, i postawił nadajniki, i teraz cała wieś się cieszy. Cała wieś się cieszy, tak, a gospodarz, można powiedzieć, nie musi uprawiać roli, żeby żyć. Może tak być. Także ma to też swoje plusy. Mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyliśmy Państwu tematykę związaną z masztami telefonii komórkowej, nie tylko 5G. I za ten poświęcony czas dziękuję Państwu. Marek Ziemiański i Sebastian Kolęba. Do widzenia Państwu. Do widzenia. Także nie ma się co bać. Wszystko pod kontrolą. O ile przeżyjemy. No Marek. No wojna cały czas na Ukrainie. No ale to z innych przyczyn. No właśnie, to są przyczyny, myślę, że to są przyczyny bardziej niebezpieczne, aniżeli telefonia i propagacja fal. Dokładnie tak. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do widzenia. Tak. Tyle myślę, że to. Czy coś jeszcze chcemy dodać? Chyba, że nawet za szeroko powiedzieli. Część tematów ominęliśmy, część żeśmy powiedzieli. A jakie tematy żeśmy ominęli? No nie wiem właśnie jakie. Chyba, żeśmy ogólnie dobrze powiedzieli wszystko. I myślę, że wiesz co, robimy takiego long playa. Wyłączamy? Wyłączamy? Tak, za chwilę, tylko jeszcze się pożegnamy może. Aha, dobra, czekaj. Jak się żegnamy? Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobre.